Mamy 24 września 2018 roku. No jestem tutaj na osiedlu z plackiem. Przyjechałem, zaraz go zabrałem. Tak to siedział do godziny tej trzeciej stolarni. Bo byłem na rozprawie. Ta sprawa zakończyła się pojednaniem. Zdrowy rozsądek zwyciężył. I mamy placka. Gdzie on tu biega? A przed chwilą była tutaj na tym drzewie wiewiórka i ona zeszła aż tu na dół, bo zobaczyła placka rudy i chyba chciała się z nim bawić. Rudę do rudego, wzięła go za wiewiórkę, ale jak mnie zobaczyła, no to zaczęła się chować po drzewie i uciekła na sam czubeczek drzewa. A masz na sam czubek. Także jeżeli nikogo nie wejdzie, a go zobaczy, no to przyleci do niego się bawić. No wiatrzysko, rano padało, wiatr wieje, ale tam placek się tym nie przejmuje. On się czuje jak ryba w wodzie. Ale wczoraj, po całym dniu na dworze, jak go przyniosłem, to poleciał szybko do kuwetki, załatwił się i szybko poleciał do swojej budy. Karton w legowisku. Tam ciemno i spał do samego rana. Nawet nie miałem litości iść mu zaaplikować ten, zakropić oko. Bo mówię, zmęczony, co śpi, to nie będę go budził. Do samego rana. A teraz gdzieś znowu mi uciekł. Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Koledzy kasztany zbierają na sprzedaż. Kolega z kolei zawsze ma zwyczaj tam spacerować i dzwonić. Każdy ma jakiś zwyczaj. Ja mam zwyczaj z plackiem na osiedlu. Kitek, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. A jesteś, ty kiciule. Kicia, kicia. Kiciulek. No, chodzi sobie. Jutro muszę załatwić dwie palety, które są na złomie i podłożyć pod ten materac, żeby nie leżał na linoleum, tylko na paletach. A dla placka to będzie jeszcze jedno miejsce, gdzie będzie mógł sobie nurkować pod palety. Wiatr liście rusza, goni, a on goni liście, bawi się. Kicia, kicia. Sianeczka sobie skoczył. Wszędzie. Jak go niosę tutaj w kierunku tego osiedla, to on się tak wyrywa, że muszę go tutaj na początku tej ścieżki puścić. Bo już nie idzie go wytrzymać. A on biegiem tą ścieżką leci z susy i tutaj. Taki ciach. Weźmiemy te kości, uprzątniemy, bo one ci przeszkadzają już. O, podjada jeszcze sobie. Podjada. Już miałem zgarnąć. Już miałem zgarnąć. Jak tam sobie troszkę poje, bo on siedział w stolarni zamknięty. Tam mu kurczaka nie dałem. Ja pojechałem wcześniej. Pojechałem po 9 na pociąg. Pociąg miałem przed 9. Tam miał opóźnienia 15 minut. Także tam przed 10 już byłem w sądzie.
da się ukryć. Taki ciulku jest. Co żeś znalazł dobrego? Znalazłeś coś dobrego? Tak, placuszek. O, mięsko. Tak. Ty uważaj, bo cię wiewiórka porwie do gniazda. Ty się chowaj. Nie pokazuj ogona. A ty ogon podnosisz do góry, wi-fi robisz. Wiewiórka to z drzewa widzi i leci, mówi, oho. Mam kolegę do zabawy, czy koleżankę. No. No, dorwał się do kości i będzie teraz pałaszował. Będzie pałaszował. I tak wygląda. Nasza jesień, polska złota jesień. A w Australii, co tam teraz jest? Pani Bożenko, co w Australii jest? Wiosna teraz. U nas jesień, a tam wiosna. A, już wstaj. Jak ja tylko odchodzę od osiedla, to on zaraz tutaj wychodzi. Tu wychodzi i czeka na mnie. Ciulek.